30 października, 30 minut po północy, dyżurny Legionowskiej Komendy odebrał zgłoszenie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że mężczyzna, mieszkaniec Legionowa, na ulicy Czarnieckiego grozi zdetonowaniem materiałów wybuchowych. Dyżurny przytomnie natychmiast skierował na miejsce patrol. Okazało się, że rzeczywiście 50-latek zastany miał przy sobie materiał wybuchowy, który był podłączony przewodem do energii elektrycznej i cała sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie i groziło to eksplozją. Dyżurny wezwał natychmiast na pomoc policjantów z samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej, którzy przyjechali, zabezpieczyli te materiały wybuchowe, przekazali je saperom, a następnie saperzy zawieźli je już na poligon. U mężczyzny w domu policyjni pirotechnicy podczas przeszukania znaleźli jeszcze inne materiały wybuchowe, w tym granat ręczny. Mężczyzna po przewiezieniu do komendy został poddany badaniu na zawartość alkoholu, miał 2,2 promila wydechania powietrzu, na miejscu zdarzenia groził, wypowiadał różne słowa. Kiedy wytrzeźwiał, policjanci doprowadzili go do prokuratury, wcześniej zebrali materiał dowodowy, pozwoliło to na postawienie takich zarzutów jak sprowadzenie niebezpieczeństwa, utraty życia i zdrowia wielu osób lub zagrożenia mieniu w znacznych rozmiarach, a także nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek policjantów prowadzących sprawę i prokuratury zdecydował, że pozbawi mężczyznę tymczasowej wolności na 3 miesiące.